O mamach używających chust do noszenia dzieci informowaliśmy już na portalu jaw.pl kilkakrotnie. Sprawdziliśmy, co słychać w grupie. Okazuje się, że mamy spotykają się regularnie i wymieniają swoimi spostrzeżeniami. We wtorek spotkały się w jednej z jaworznickich kawiarni. O zaletach noszenia chust mówi Magdalena Witecka. Spotykamy się sukcesywnie raz w miesiącu. Są to spotkania w kawiarni, w gronie mam, które noszą dzieci w chustach. Rozmawiamy, dzielimy się doświadczeniem, wspieramy wzajemnie i mamy okazję wyjść z domu. O co w nich chodzi? No przede wszystkim wzgląd praktyczny, uwolnienie rąk, prawda? Często zdarza się tak, że dzidziuś się rodzi, jest to dzidziuś nieodkładalny, którego wózek parzy w plecki, łóżeczko także. Więc wtedy chusta staje się takim ratunkiem dla mamy, która wreszcie może zrobić cokolwiek, czy ugotować obiad, czy posprzątać. Dzidziuś zaspokaja potrzebę bliskości, mama ma wolne ręce, no i wszyscy są zadowoleni. Mamy z Jaworzna poglądami wymieniają się również na profilu facebookowym.